Dzięki, Michał. Dzięki, nie ma sprawy. Słuchajcie, w podsumowaniu mogę powiedzieć tak, to nie były też łatwe warsztaty do zorganizowania i do przeprowadzenia, dlatego że każdy przyjechał tutaj z pewnymi oczekiwaniami i trzeba było te oczekiwania spełnić, a ludzie naprawdę też są wymagający, to trzeba mieć świadomość. Pytań były setki. Każdy, mam nadzieję, wyjechał i dowiedział się z tego, co chciał i wyjechał z tym, co chciał, a może nawet więcej. Konrad pokazał, odblokował mnie generalnie w takich porządnych kozackich lotach FPV, w robieniu, nie wiem, beczek. Wyszedłem poza tą strefę komfortu, jak byliśmy na tej górce zborów, gdzie zobaczyłem tą przepaść w dół i sobie wyobraziłem, co się stanie z moim dronem, jak nie opanuję go, ale poszła rewelacja. Super, jeśli chodzi pod względem takim, jeśli chcesz sprawdzić i wybrać sobie sprzęt, bo nie wiem, no nigdzie indziej nie ma takiej możliwości. Przez internet wszystko możesz tylko sobie pooglądać, poczytać, ewentualnie posłuchać, a tu możesz dotknąć, polatać. No naprawdę jest dużo osób, którzy, każdy ma jakieś doświadczenia, coś powie, gdzieś cię ustrzeże. No i no, tu się bezpieczniej czujesz, tak, niż sam gdzieś tam na polu, starając się. Duży krok milowy, jeśli dla mnie, tak myślę, jestem drugi raz i jestem bardzo zadowolony. W przyszłym roku na pewno przyjadę, jeśli będzie taka możliwość. Ja latałem na analogu na początku, no i potem miałem możliwość, okazję spróbowania tych trzech systemów. O trójka od DJI-a, obraz żyleta, nie? No, w porównaniu do analoga obraz VHS lata 80. to była po prostu przepaść. Ale HD0, podobny experience do E3, ale byłem zaskoczony Walksnailem, zwłaszcza tym obrazem 16:9. Niesamowita żyleta, nie? Jeżeli chodzi o gogle, to też, znaczy mam mieszane uczucia, bo jedne mi się podobają, dobrze leżą, ale chyba najbardziej jestem zadowolony z tych gogli, co mają regulację dioptrii, właśnie Walksnail i któryś DJI, nie pamiętam, tak. Chyba V2. Prawie. Tak. Co wyrabiacie teraz? Testujemy Sprawdzamy piątkę, moją, tą roboczą. Tu masz RTH. Jak chodzi, Patrycz, ja ją trzeba poustawiać na slajd, co, czy nie? On teraz do góry? On poleci do góry i będzie krążył. Aha. Żeby będzie ci krążył. No, no, no. Super. Fajnie, że mi to pokazałeś, bo... A tu masz akro, nie? Ja już chyba nie potrzebuję tej awaty. Nie? Coś ty. No chyba, że ją dobrze kupisz i sprzedasz. Bardziej właśnie myślę o tym, żeby po prostu, wiesz, ja w te centrum Katowic mi się marzy, żeby móc pojechać normalnie, bez stresu sobie właśnie. Zrobiłem już tą kategorię otwartą i chciałbym właśnie. Rakieta. Z GoPro, zaznaczam, z GoPro. Kto mówił, że jest za ciężki, Darek? Ktoś mówił, że tu jest za lekki ten Nazgul. Nazgul za lekki. A on tu 800 gramów. Do Johnny FPV to za lekki. Dwa razy tyle, co awata. Do DJI FPV. Wow. Ale fajnie lata. Ekipa jest bardzo dobra. W tamtym roku była też świetna, więc ja się bardzo cieszę, mam bardzo dobre wrażenia i jestem zadowolony. Jeśli o to się rozchodzi, to każdy jest inny, inne charaktery. Można z każdym. Ja bardzo dobrze się tu praktycznie z każdym dogaduję. Nie było jakiegokolwiek kłopotu. Pośmialiśmy się. Ja też dziękuję bardzo. Dzięki. Przede wszystkim mieliśmy społeczność i ci ludzie ze sobą naprawdę fajnie się skumplowali. To jest najważniejsza sprawa. Pomagali sobie, uzupełniali sobie informacje, dzielili się doświadczeniami. Rewelacja. Ale powiem wam, że dzisiaj jest ekipa i to konkretna. Nie, tu co, zrobiłem zdjęcia, trzy grupy, trzy takie, wiesz, nasiadówki. Grupa. Towarzystwo wzajemnej adoracji. A jak było tydzień temu, bo mieliście też, nie? Ale było zimno jak cholera i padało trochę. Tu jest super dzisiaj. I leci jak najdalej, żebyś sygnału go nie stracił. Zobacz. Dobra. Powinieneś mieć zasięg dwukrotnie wyższy. Przedtem już za drzewami były cyrki. No, a teraz? Wiesz, chodzi o to, żeby nie było tej chaotyczności, nie? Takiej gwałtownych, nie? To co wy macie. Zobacz jak zasuwa. Xavier, co ty wyprawiasz? Gdzie ty lecisz? Bączka kręcę. Bączka kręcisz. Bye.
ekipa jak najbardziej doświadczona i mniej doświadczona. Wszyscy wyrównaliśmy mniej więcej swoje poziomy po trzech dniach spotkań. Można było polatać różnymi maszynami, szczególnie FPV. Polecam szczególnie warsztat. Przyjechały osoby, które były w różnym stopniu jakby wprawione w lataniu. Mamy różną wiedzę i dzięki tym różnicom, powiedzmy, potencjału w tej wiedzy mogliśmy się nią wymieniać. Mam to, co druga osoba potrzebuje. Możemy się tą dzielić wiedzą i to dzielenie jest takie najpiękniejsze. Super. Druga sprawa, można było zobaczyć różne produkty i to, w jaki sposób można je wykorzystać, bo to, że masz produkt, na przykład taki, to jeszcze nie znaczy, że jesteś w stanie wyciągnąć z niego jak najwięcej. A tutaj pokazywaliśmy, gdzie może być wykorzystany mały cineloop, gdzie może być taki mid long range, a gdzie na przykład DJI FPV. Plus do tego mieliśmy cinelogi, mieliśmy też awaty, oczywiście tych awat było dużo, w sumie około 15 dronów, do tego sporo gogli, mieliśmy trzy systemy, Walksnail, DJI i na pewno HD0, super to było, trzech prowadzących, 3 dni. Zsunąć się bez kontroli, to widzisz jaki jest efekt, on będzie 100 metrów dalej. No słuchajcie, kończymy pierwszy dzień warsztatów, całkiem dobrze to wychodzi, oprócz tego oczywiście, że mieliśmy krótko, bo przyjechaliśmy na 18 i zrobiliśmy sobie jedną sesję, każdy latał i mam już rozpoznanie, co uczestnicy reprezentują, z czym przyjechali, z czym chcą wyjechać, jakie mają plany, ambicje. Jest super sprawa, bo każdy jest inny. To jest niesamowite. Dron jest też odzwierciedleniem trochę osobowości, jak motocykl. Bo każdy ma trochę inne plany, ma inną wizję i to jest super, jak się ogląda chłopaków, słucha. Każdy ma też inne doświadczenia i super sprawa, bo jesteśmy tak różni wszyscy, a jednocześnie jesteśmy tak podobni. Fajny był dzień, nie szliśmy na żaden widokowy punkt, dlatego że wiało nam trochę, ale pogoda była, światło było całkiem dobre i tutaj nie było takich powiewów, natomiast tam wyżej zdecydowanie było około 40-45 na godzinę nawet, więc odpuściliśmy wycieczkę na górę. A jakie masz wrażenie odnośnie Walksnaila? To jest DJI. No nie? Dla mnie to jest DJI. Bardzo zbliżony jest, prawie bliźniaczy. Ale oni robią dużo promocji, wiesz, i faktycznie można trafić na takie ceny tego Walksnaila, atrakcyjne. I też zestawy mają całe. Głową dronem. Tylko to musimy wziąć te gogle. Twoi podopieczni się spisywali, czy były przygody? Generalnie tak. Podopieczni moi bardzo dobrze się spisywali, o dziwo. Był mały incydent z wyczuciem drążka Throttle. Ale na szczęście opanowaliśmy sytuację. Niestety, jak widzicie, takie sytuacje się zdarzają każdemu. I to należy sobie wypracować, wyćwiczyć na dworze, polatać na polanie, rozbić się kilka razy, później ten fly, crash, repeat, tak jak to mówią wszyscy. I na tym zabawa ta polega, nie? Mamy dzisiaj trzeci dzień warsztatów, jest cały czas mocna ekipa, nikt się nie wykrusza, są oczywiście perypetie, jak nie zgubione drony, to lądowanie w piasku, jak nie lądowanie w piasku, to eksplozja śmigła podczas lotu, ale też mieliśmy wczoraj eksplozję akumulatora, więc dzieje się dosyć sporo, natomiast każdy próbuje wyjść ze strefy komfortu, tak jak widzicie teraz Andrzej, on ćwiczy loty w manualu i wczoraj trzech chłopaków zaczęło latać po raz pierwszy awatą w manualu. Teraz dzisiaj czwarty kolega, więc cały czas staramy się lekko wychodzić ze strefy komfortu, pokonywać swoje słabości i też o ten poziom przynajmniej jeden wejść do góry. O rany boskie! Co to się stało? Coś wybuchło. Nie, nie ma jednego wiatraka. Urwało silnik.
tam poleciał na szczęście. Jeden z ciekawszych warsztatów, jakie zorganizowałem. Były ciężkie, jestem wykończony. Mówię uczciwie, bo się zaangażowałem wczoraj od 9 do 22 praktycznie. Plus do tego jeszcze przygotowania i uporządkowania rzeczy i przygotowania całych warsztatów, więc to jest tydzień wyjęty. Ale z drugiej strony ta wartość jest bardzo duża, bo ona daje taki przeskok, którego no, nie zrobi się samemu. I oglądając YouTube'a, czy nawet w sklepie będąc, w sklepie ci nic nie pokażą, nawet na targach. Kupę pieniędzy na to idzie, a tam nic się nie odbywa. My to zrobiliśmy własnym sumptem, nikt nam nie pomagał tutaj, żadna firma, nic kompletnie. Sami wszystko ogarnęliśmy, łącznie z miejscówkami i z zamówieniem pogody. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, liczę też na Twój udział w kolejnych edycjach, jak tylko zbierę siły, będziemy działać dalej. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Cześć.